Muszę powiedzieć, że spotkał mnie olbrzymi zaszczyt, ponieważ dostałam list. List, który napisała Wiktoria. Pani Ania jest bardzo miła i sympatyczna. Pisała w nim, że marzy o tym, żeby gotować, że marzy o tym, żeby się zajmować tym, czym ja się zajmuję, a nawet może o tym, żeby być taką, jaką ja jestem. Rzadko się wzruszam, ale ten list wzruszył mnie ogromnie. Wybrałam panią Anię Starą, ponieważ lubię oglądać i gotować. Poznałam bardzo ciepłą, bardzo radosną dziewczynkę, która mam nadzieję, że w życiu osiągnie to, o czym marzy. Nie wiem, czy będzie gotowała, czy będzie tańczyła, czy będzie śpiewała, czy będzie uczyła w szkole, ale mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. Rozmawialiśmy dużo o gotowaniu, o różnej przyszłości. Spędziłyśmy bardzo miły, radosny dzień i widziałam kilka razy na jej twarzy uśmiech i życzę jej tego uśmiechu, żeby był jak najczęściej, bo ładniej jej w uśmiechu niż kiedy się smuci. Jak wyglądałeś na tym zdjęciu? Radośnie. Dziecko wychowuje się przez całe życie, a nie raz do roku, raz w tygodniu. I też bardzo ważna jest systematyczna pomoc, do czego namawiam. I sama się na taką pomoc zdecydowałam, aby raz w miesiącu wpłacać pieniądze na konto stowarzyszenia. Tylko w taki sposób de facto można tym dzieciakom pomóc. Nie z doskoku, ale cały czas regularnie. Myślę, że one tej regularności nie znają. Że jest raz lepiej, raz gorzej, a dzieci potrzebują stabilności, a my możemy im tą stabilność zapewnić.